Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek i dzisiaj impostor od razu na start. Dzień dobry. Dobra, ja lubię być impostorem, lubię rozgrywać takie gierki, bo to jest dla mnie zawsze, prawda. Tu najwięcej trzeba myśleć, najwięcej trzeba robić, prawda, ciekawych ruchów. Tu jest moja siostra, która, prawda, sobie, że tak powiem, gdzieś krąży, więc zróbmy może tak. Zróbmy tutaj paliwo sobie szybko, już mogę jakby zabijać, więc elegancko. Na prawo bardzo dużo ludzi poszło, więc to jest, prawda... No przejdziemy się tutaj, żeby zrobić sobie alibi. Minąłem siostrę, minąłem Dave'a, minąłem Werkę. Dobra, tu jest Milki, dobra, git. Okej, zróbmy sobie tutaj w takim razie to. Ja muszę zrobić jakiś sabotaż, bo bez tego sabotażu to... Może być lipa, żeby zabić wszystkich, żeby się wyrobić, bo jest tutaj, no powiem wam, ciężko. Ciężko jest teraz przy tym tempie to wszystko w odpowiednim tempie zrobić. Dobra, lecimy tu. Lecimy to naprawić, więc lecę z siostrą, pyk. Pyk, dobra, tutaj. Okej, okay. Jest tu, nie ma tu nikogo na dole, na górze ktoś jest? Dobra, na górze też nikogo nie ma, naprawiłem z siostrą. Więc tutaj, prawda, teraz wszyscy powinni nam podziękować, że ja z siostrą naprawiliśmy reaktor, więc powinni być z tego powodu szczęśliwi. Idzie ze mną Dave. Dobra, idziemy do góry, idziemy tutaj, zróbmy sobie jakieś, prawda, to załóżmy. Dobra, git. Tu i trzeci. Dobra, zróbmy to. Tu i... okej. Okay. Dobra, i mamy to zrobione. Tu się bardzo dużo ludzi zaczęło kręcić. Nie podoba mi się to. Nie mogę kliknąć... O, dobra, mogłem kliknąć o dwa. Pójdźmy do admina w takim razie. Idziemy tu. I spróbujmy to naprawić. 9, 5, 7, 7, 6. Okej. Okay. Dobra. Dobra, git. Dobra, tu jest Tosia, pyk. Dobra, fajnie. Dobra, jestem teraz, no i git, dobra. No fajnie. No. No, ciekawe. Emilie? Gdzie to było? O, Emilie? Obok admina. A, obok admina. Szkoda, dobra, że tak mówicie od razu, gdzie to jest, bo tak to byśmy mogli popytać w sumie, gdzie kto jest, nie? Po prostu. Się dowiedzieć. No nigdy, dobra. Nigdy nie mówcie. No. I self reportem myślałem być cztery, ale to tak zostawię do siebie. Tak, jak ja? A? Bo ja ciekawe. Tam wiedziałem, że tak na tym storage'u sobie tak biegałeś. Ciekawie. Czyli ja nie byłem ani razu na storage'u. No dobra, słuchajcie, to powiedz, no właśnie, nie każdy powie, gdzie skończył. Teraz chodzę od Weroniką do storage'a, teraz w tym momencie. Chodzę do storage'a. No. A skąd no, wchodziliście? To było trochę to było ja podejrzane. Od O2, od O2 biegłem. Ale ja dołem czy górą? Dołem biegłem do O2. Wera, czy okay. No ja wtedy biegłam, ale ja nie wiem, w sumie ja nie widziałam. No to Wera, znaczy, widziałam, ale to właśnie tak... Ja nie wiem, bo do góry, to... bo myślałem, że jesteś impostorem i ty pobiegłaś sama, ja to. A ja właśnie też tak myślałam. Ja myślę... A dobra, a co powie Toast? No ja nic nie powiem, bo ja nic nie widziałem. Ta? Ja byłem w reaktorze w ogóle, nie? Ja skończyłem w Wiponsach. Mhm. Gdzie? W Wiponsach. A ciało jest w adminie, no dobra, no ja widziałem tylko w storage'u jak jała, no i to tyle. I czyli mało wiemy. No, wiemy tyle, że mógł to być Jagieł. Jak ja mogłem być, jak ja biegłem z prawej strony? No co z prawej strony, jak żeś w storage'u siedział, a działa jest w adminie, to jest obok. No dobra, no co? W sensie jakby... Ale ja biegłem z prawej strony, Weronika to potwierdzi przecież. No Wera, jest potwierdzenie czy nie ma, no bo nie potwierdziłaś. No chyba tak. Takie to nie. Ale nie, bo to było takie podejrzane, bo ja myślałam, że ja zaraz zginę. Aha. Ja musiałam uciekać. Ja znowu biegłem. Ciekawe. Ja do tobą leciałem. Dobra. No trzeba skipa, bo nie mamy dowodów, no nie wiem. Dobra, no to skip. Ale róbcie questy, wy tak wolno questy robicie. Ja robię questy cały czas. Ja już nie mam questów. No dobra, widzowie, nie jest ciekawie. Jest ciekawie, bo czuję, że kurczę... No, że jest ciężko tutaj, prawda, ugrać cokolwiek, tak żeby to wyszło nam jakoś w miarę. Dobra, niech się wszyscy rozbiegną. Lecimy zrobić sobie paliwo i w tym momencie klikamy sobie reaktor. Bo i tak tam jakby będę musiał lecieć. Dobra, napełniam to paliwo. Tutaj wszyscy przebiegają ze mną. Dobra, git. Jagieł na pewno zwrócił uwagę na to, że Tosia wbiegła, więc nie mogę jej zabić teraz ja. Dobra, lecimy tu. Lecimy naprawić to. Ktoś tutaj to na pewno naprawił. Dobra, zostało naprawione. Dobra, super. Dobra, git. Pójdźmy tu. Pójdźmy tutaj. Idziemy do medbaya. Zobaczmy, co się kryje w medbayu. Dobra, jest tu Werka. Dobra, pyk. Lecimy z killem. Dobra, pyk.
Pyk. Dobra, tu są wszyscy, nie mogę tutaj wejść. Dobra. Tu są i tu nie mogę być, bo tu jest kill. Dobra, tak. I teraz wyjdźmy sobie. Przelećmy sobie na dół. A, to jest bardzo ciekawe. No fajnie, że mnie ktoś siostrę zabija, nie? Fajnie. Gdzie jest fajna ciało? Robota. Nie mów się gdzieś. Nie mów, gdzie jest ciało. Najpierw niech każdy powie, gdzie był. Admin. Admin. Dobra. Przed adminem. Jestem z Szymonem obok. Okej, okay, ja jestem pod elektrykalem. Mhm. Dobra. Dobra, Kusia? Dobra, no i no, Kusia. To było w Medbayu. Medby, okej. Przepraszam, ja myślę, że to jest jagieł. Ja do elektryka, no dobra, no ja to... byłem w reaktorze, ja poszedłem lower engine, a jagieł poszedł do góry. Potem idę do elektryka, a widzę tam tego, jagieła, nie? Co wyskakuje. Dobra, co wyskakuje? Nie konkretnie wyskakuje, tylko tak mi wyskoczył na ekran. Mimo, że poszedł do góry, a na dół. No dobra. A, czyli że poszedł do upper engine'a, poszedł do medbaya, zabił wentem do elektryka. Ja elektryku, nie? Ktoś wentował, widziałam to. Czy ktoś wentował właśnie? Okej. Okay, w sensie, że widziałeś, że ktoś wentował teraz? Tak, z medbayu, no. No to jagieł. No. Dobra, ja mogę powiedzieć mój root. Ja byłem naprawić reaktor. Z Filipem się miałem w storage'u, biegłem do reaktora, naprawiłem reaktor. To prawda. I leciałem z powrotem do lower engine'a, zrobiłem dwa taski, takie co się trzy razy klika i poszedłem z elektrykala, zobaczyłem Szymona, wróciłem się zobaczyć, czy nie poszedł do venta. Poszedłem na dół, leciałem z nim przez dół storage'a, on poszedł do góry i tak wyglądał mój root. A w którym momencie zabiłeś? No właśnie. Dobra. Ale mówię jak było, to nie ja. Okej. Kurczę, no ja nie wiem. Ja znowu jestem... Daj to self-report albo toast, bo my byliśmy w trójkę przy adminie. Toast? Czemu ja? No bo was dwóch nie wiadomo, gdzie jesteście. Nie, no ja powiedziałem, że jestem pod elektrykalem. A Dave, ja w adminie całą grę byłem, w adminie byłem. Ja byłem z GM z Dave'em w adminie. To jesteś w stanie to potwierdzić, czy tam jest. Ale co mam potwierdzić? Ale to, że byli w adminie, nie znaczy, że patrzyli na panel, nie? Znaczy ja patrzyłem na panel, ja byłem na panelu cały czas. Ja widziałem, co się dzieje, no mi się wydaje, że to może być jagieł. Aha, no dobra, to vote me. No nie no. No nie wiem. Ja nic nie zrobiłem, nawet nie zdążyłem kliknąć. Ja też. Dobra, siedzi? S? Wygrana? Fajnie jesteście, nie? Musimy porozmawiać, gagatki, nie? Trochę więcej czasu tutaj trzeba do rozmowy, co? Dobra, no pogadamy dobra. Sobie teraz, nie? Pogadamy sobie. Szymon, naskakiwałeś na jagieła i się śmiejesz, że to jest on? Nie, to nie był on. Nikogo się nie śmiałem. To było po prostu przypuszczenie, które wydawało się bardzo słuszne. Bo tak? To, że wydawało mi się, że poszedł do góry, poszedł do medbaya, a ciało było w medbayu, a nagle wyskakuje mi w elektryku, to było trochę podejrzane, tak? Dobra, a co na ten temat powie Tosia? No... Ja to nie jestem. Ale okej. Okay. Możesz być. A powiedz mi, a co powiesz na to, jak widziałem na kamerach, że zabijasz? O. Bym się z tym nie zgodziła. Nie zgodziłabyś się z tym? No nie. Już nie. No, bo wiesz, że w medbayu jest kamera. Nie ma. A tam zabiłaś. Nie zabiłam tam. Czego no ty jak nie wiesz? No jak nie? Boże, dobra, ja daję na Dave'a. Tak? Tak szybko? Tak, ale ja tylko tak. Rzuciłem podejście. Czemu się tak zestresowałeś, Tosia? Czemu ty na mnie ciągle... Tak? Dobra, dajmy na Dave'a. Zagłosujcie na mnie. Nie no, czekajcie, ja sobie tutaj tak sprawdzam, Nie no, nie ma kamery w medbayu, Tosia, on cię podpuszcza. Nie ma kamery. Smutnie, że nie ma. No ale dobrze, nie, no powiedziałeś, że mi się coś tu, nie podoba, nie? Bo powiem tak, no Tosia zgłosiła tamte ciało. Tosia też zgłosiła chyba poprzednie ciało, jak mi się dobrze wydaje. Ej, ale Tost się mega mało udziela. No bo ja nic nie widziałem. Co ja mam powiedzieć, jak ja nie widziałem nic na mapie, co się dzieje? Nic nie widziałem przez całą rundę. No teraz to no akurat była runda niedługa, bo z kafeterii no dobiegłem no, pod elektryk. Dobra, okej, poprzednia runda, okej, mówię co robiłem. Nie pamiętam, co robiłem na początku, gdzie byłem na początku, ale wiem, że jak się włączył reaktor, pobiegłem na reaktor naprawić. Naprawiałem go tylko ja i siostra, po chwili wszyscy dobiegli.
A przed reaktorem byłem w storage'u. Biegłem od dołu z tego powodu, że w storage'u miałem do zabrania paliwo, żeby naprawić reaktor. Po zrobieniu reaktora zrobiłem upper engine, nadalałem tam paliwo i wracałem właśnie pod elektrykalem do storage'a nabrać drugie paliwo, żeby móc na lower engine'ie zrobić drugie. Mm-hmm. Nie zdążyłem dobiec do storage'a nawet. I teraz... Zapracowany byłeś, co? A bardzo. A ja jeszcze zdążyłeś zabić? Nie zdążyłem zabić, bo nie było mnie w ogóle w medbayu. Nie wiem, dobra, nie, ja nie ma żadnych dowodów. Musimy zagłosować. Na mnie, fajnie, nie? Nie, no ja daję skipa, bo nie ma dowodów, ale róbcie questy. Bo nie ma questów. Dobra, Tosia, jesteś tak podejrzana, nie? Walę drugi guzik, wyrzucam Tosię, nie? Niestety nie można drugiego guzika kliknąć. No wiem, kliknij za mnie. Dobra, kurczę, widzowie, powiem wam, że nie odzywałem się teraz, bo jestem, że tak powiem, troszkę zestresowany, nie będę ukrywać. Dobra, nalaliśmy paliwo i jest git. Jest git, dobra, tu. Dobra. Lecimy tu. Dobra, niech się otworzą te drzwi. Szybko. Szybson, jesteś tak bezczelny, nie? Dobra, Tosia, widziałaś, że nam zamknął drzwi i zostaliśmy sami, nie? No tak. Widziałaś to, Tosia. Głosujemy na Tosta. Zamknął kafeterię, ale... zabił Szymona, od razu. Ja się nawet nie zastanawiam, Tosia, przecież my byliśmy zamknięci. Nie, czekaj, ale gdzie jest ciało w ogóle? Czekaj. Tosia, potwierdź to, byliśmy razem, widziałeś, że nam się drzwi zamknęły, nie? Mhm. No właśnie, ty się cofłaś do elektrykala, co nie? Tak. No właśnie, byliśmy we dwóch, a Szybson ze Szymonem byli w storage'u zamknięci. Jak się drzwi otworzyły, to od razu leżało ciało od Szymona, to jest Szybson. Dobra, czekaj, Tosia. Nikogo innego nie ma. Nie, czekaj, Tosia. Czekaj, nie. Jesteś takim impostorem, nie zgadzam się z tym. Tosia, czekaj, zanim zagłosujesz, Tosia, bo on nas próbuje zrobić w konia. Czy ty wchodziłaś z nim do tego storage'a i widziałaś to ciało? Nie. No właśnie, ale ona nie to może być self wchodzić. Nie, bo to może być self-report. Ty mogłeś wbić, zabić, od razu zreportować i powiedzieć, że to jestem ja, bo zobaczyłeś to się, z którą stałeś przed drzwiami. Nie. Ty zabiłeś, ale ona sam powiedziała, że się cofnęła do elektrykala, wbiegłeś sam do storage'a. Sam wbiegłeś do storage'a, to jest self-report. To jest self-report. To jest self-report. Tosia, nie, głosuj na niego. Jak cię oskarżałem jeszcze, nie. Tosia, naprawdę, daj na Tosta, bo to jest to jest on. On zamknął. Nie, bo będzie koniec, on, to jest on to zrobił specjalnie. Zabił Szymona, bo wiedział, że ma w tobie, ale że tak powiem. Możesz tak kłamać w ogóle, dobra. Nie kłamie. Ale... Tosia, na całe kinowice głosuj. Dobrze, jest, dobrze. Wal się to, nie ma takich wygranych, nie? Taka hamowa, nie? Taki chamski kill to po prostu był. Nie wierzę w ciebie, nie? Nie wierzę, człowieku, jakbyś ty to się nie dała na niego, to bym już nie uwierzył, nie? Boże, jak dobrze, jak dobrze. Dobrze, że nie wygrał, jest detektyw Dave w formie, nie? Ale detektyw, nie wiedziałem, że jesteście za drzwiami po prostu. Zobaczmy, co tu mamy, dobra, crewmate, no dobra, zagraliśmy dobrą gierkę impostorem, to można zagrać sobie również crewmate'cikiem, nie ma takiego, że tak powiem, parcia, dobra. A więc tak, zajdźmy sobie do weaponsów od razu, Szymon idzie tutaj, Welka stanęła w miejscu, tak jakby była w szoku, że jej wylosowało impostora, jakby była zestresowana zaistniałą sytuacją i nie podobało jej się to bardzo, dobra, tu szybko rozwalmy to, proszę, mnie tutaj nikt nie ubił, proszę, ja boję się tej Emilii, która tu stoi obok mnie, dobra, uciekamy stąd, ja w ogóle, taktyka na tą... Dobra, tu jest impostor gdzieś. Tu jest impostor, bez powodu się nie zamyka tak drzwi, po prostu. Dobra, uwaga. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Jest ciało. No, ciekawe. No dobrze, w takim razie, słuchajcie, zanim cokolwiek będziemy robić, to ja bym poprosił o to, żeby każdy powiedział mi, gdzie zakończył rozgrywkę, a więc Dawid, gdzie skończyłeś? Komunikacja. Dobrze, Szymon? Ja byłem u Gdejwa i Weroniki w komunikacji. Chodziłem do storage'a. Czyli byliście tam w trójkę. Prawda. No. Tak. Dobra. Milki, ty, ja cię ostatni raz widziałem w Weaponsach. Jesteś w nawigacji, okej. Tosia? Ja byłam na kamerach.
Ty byłaś na kamera, okej. Okay. No to powiem wam tak, wiem w jakim gronie jest impostor i wiem, że impostorem jest albo Dave, albo Szymon, albo Werka. Już wam tłumaczę dlaczego. Wydaje, że jest Dawid. Słuchajcie, nie, słuchajcie, zaraz będziecie mówić co sądzicie o tym wszystkim, ale na 100% impostor jest wśród was. Dlaczego? Dlatego, że to się jest zbyt daleko od ciała, ciało jest zrobione bardzo szybko, więc to jest niemożliwe. Milki widziałem w weaponsach, jak nad fotelem robiła tam jest chyba download. Tak, i ja po zrobieniu fotela poleciałem w lewo. Zamknęły się drzwi przy kafeterii od dołu, że nie można było zejść na dół. Już czułem, że coś się tam mogło zadziać. Wchodzę do admina i przy stole, przy tam, gdzie się robi kartę, leży ciało. I stamtąd w tym czasie mogliście tylko uciec do komunikacji. Więc jeżeli tam byliście wszyscy w trójkę, to teraz moje pytanie jest tam i możecie na siebie narzucać nawzajem. Z której strony kto przyszedł? Ja przyszedłem z Werą z prawej, a Dawida widziałem tylko już. Ale ja już byłem w komunikacji. Ja już byłem. Dobra, to słuchajcie. Teraz pytanie. Czekaj. Pytanie do Werki i Szymona. Czy wyszliście razem od prawej strony i jesteście oboje w stanie to potwierdzić jeden drugiego? Od prawej. Ja też. Ja widziałam Szymona, że idzie. Dobra, od okej. To teraz ja się odezwę. Dobra. Fajnie, że Tosce tak dużo pogadałeś, nie? Bo miałeś bardzo łatwo to zrobić, żeby go zabić. Ja już powiem dlaczego. Ja zacząłem gierkę w kafeterii i teraz tak. Ja nie wiem, czy to jesteś ty, ale wszystkie dowody od razu zrzucasz na mnie, nie? Taka hamowa. Nie, ja wytłumaczyłem pozycje, jakie są i kto gdzie jest i dlaczego uważam, że tam. Ja w komunikacji miałem dwa questy, zlazłem na dół i praktycznie cały czas tam byłem, całą gierę. Na początku nawet byłem awki, Emilia to widziała, bo my chyba razem nawet staliśmy awki w kafeterii, więc ja bym nic nie zdążył zrobić. Ja zlazłem na dół na komunikację i tam widziałem Szymona i Werkę, jak zbiegli z góry z prawa. To się zgadza. I my potem całą gierę już byliśmy praktycznie na dole razem. I chyba Szymon nawet wyszedł do to... Chyba Szymek, ty pierwszy do storage'a w ogóle poszedłeś. No. Nie, we razem. To też równie dobrze. No co? Okay. Jaki bezsens! Nie przekonał i to jest impostor. Walić was, jesteście śmieci. Jesteście takie parówy. Nienawidzę was. Nie gram w tą grę, nie? Cztery giery miałem idealne, każdego wkopywałem idealnie, jakby dobiera impostora, to wszyscy przeciwko mnie, nie? Nienawidzę was. Zero dowodów jeszcze, nie? Były bardzo mocne dowody, to były bardzo mocne.